Cześć. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a dzisiaj pogadamy sobie o grze darmowej, która nazywa się Royal Quest i którą testuję dosyć intensywnie już od dosyć długiego czasu. I muszę przyznać, że gra jest niezwykle urokliwa i cholera wciąga. Pozwala miło spędzić czas i zaskoczyła mnie, szczerze mówiąc, bo kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz, pomyślałem sobie, jedna z wielu. Bo sporo jest tych gier darmowych i większość nie jest warta uwagi, ale tym razem zachęciła mnie sama rozgrywka. Bo nawet nie zauważyłem, kiedy upłynęły godziny. Co prawda na miłej rozmowie gdzieś tam ze znajomymi na streamie, ale jednak upłynęły i jakoś mnie to specjalnie nie zmęczyło. Potem, ja nie jestem wielkim fanem gry, która nazywa się Ragnarok Online. Nie jestem fanem nie dlatego, że tam czegoś w niej nie lubię, tylko dlatego, że jej nie znałem. Grywałem w inne rzeczy. Natomiast wiele osób często wspomina, że Royal Quest ma wiele wspólnego z Ragnarokiem. Ten model rozgrywki jest znajomy dla osób, które w Ragnaroka grały. I zapowiada całkiem niezłą rozgrywkę w endgame'ie, która jest oparta głównie na PvP, na przejmowaniu twierdz i tak dalej, i tak dalej. Jednym z większych problemów i zastrzeżeń, jakie można mieć w tej chwili do gry, to mikropłatności, które są mocno przesadzone. Natomiast wiem, że jakby cały czas ta gra jest sprowadzona na rynek polski przez polskiego wydawcę i to wszystko odbywa się na zasadzie takich jeszcze testów, sprawdzania. Jeszcze wszystkie rzeczy nie zostały jakby zadecydowane, jeżeli chodzi o koszty tych wszystkich usług, które tam można sobie kupić. I wiem, że one będą na pewno tańsze. Bo jakby my cały czas, ja trochę Adam, który Weixel, którego pewnie być może kojarzycie z live streamów, osoba, która ze mną współpracuje i współpracownik. Mamy cały czas kontakt gdzieś tam z wydawcami i cały czas na ten temat rozmawiamy i oni, wydawcy, w sensie liczą na nasz feedback jakby w tej materii, więc na pewno będziemy mocno głosowali za tym, żeby obniżyć ceny niektórych rzeczy, bo kiedyś, jakby zawsze w grach darmowych jest ten taki moment, kiedy się zastanawia, w którym to miejscu gra nagle przestaje być grą darmową, a staje się pay to win. To jest bardzo popularna zresztą opinia, której większość ludzi w komentarzach używa, nie wiedząc, co tak naprawdę to oznacza. Bo widzicie, pay to win oznacza to, że płacąc możecie kupić sobie broń, przy użyciu której rozwalicie wszystkich tam dookoła. Najlepszą w grze albo i tak dalej. Natomiast większość tych gier free to play jest oparta na modelu zapłać, żeby zrobić pewne rzeczy szybciej. I tak dokładnie jest w przypadku Royal Questa. Możecie w grze, bawiąc się normalnie, nie płacąc, osiągnąć tyle samo, co ta osoba, co płaci. Tyle tylko, że zajmie wam to znacznie, znacznie więcej czasu. I teraz, jakby przy tym modelu płatności, który teraz jest w Royal Questie, to jakby płacąc, jesteście w stanie zrobić z 10 razy szybciej to, co osoba, która nie płaci, co naszym zdaniem jest przesadą. Jeżeli w takiej grze i w ogóle w grach tego typu może 2-3 razy szybciej. Jeżeli 2-3 razy szybciej będziemy przechodzili grę płacąc, to jest ok. To jest naprawdę do przyjęcia, bo to jest zrozumiałe, że nie każdy ma tyle czasu i jest gotów wyłożyć trochę gotówki, by sobie rzeczy przyspieszyć. No i właśnie na takiej zasadzie się odbywa mniej więcej współpraca między graczem a wydawcą. Nikt nie jest pokrzywdzony. Ani ci, którzy płacą, ani ci, którzy nie płacą. Więc mam nadzieję, że Royal Quest będzie zmierzało do tego modelu płatności. I wybaczcie tę dygresję, ja trochę poopowiadałem o tych grach free to play, ale one są tak naprawdę dosyć ważną częścią rynku gier obecnie. Ja sam częściej po nie sięgam, nie tylko dlatego, że mam śliczne afiliacje i to się odbija pozytywnie na moich finansach, ale też dlatego, że bywają gry interesujące wśród gier darmowych. Wiele takich nie ma, ale Royal Quest właśnie należy do tych ciekawszych i do tych interesujących. Zatem zachęcam, rzućcie na nią okiem. A co mogę opowiedzieć o grze już teraz? Bo miałem okazję grać i na 40 poziomie, i na pierwszym poziomie i przechodziłem tą grę na wiele sposobów. W tej chwili sam gram łucznikiem, którego zamierzam rozwinąć w jakiegoś takiego strzelca inżyniera. Jeszcze nie wiem, bo nie widziałem tej postaci na maksymalnym poziomie doświadczenia, ale rajtuje mnie koleś z pistoletem albo ze strzelbą poruszający się po świecie fantazy w towarzystwie jakiegoś robota, który chodzącej armaty. No nie wiem czemu, takie coś mnie bawi. Miałem okazję sprawdzić i wojownika, i maga, i najbardziej mi ten łowca przypadł do gustu. Oprócz tego jeszcze macie łotra do wyboru. Stylistyka jest taka delikatnie azjatycka, chociaż być może nie aż tak strasznie, jak to bywało chociażby w Ragnaroku, gdzie tam było bardzo, bardzo anime, chociaż w takiej bardzo graficznie uproszczonej postaci, więc też by można dużo na ten temat gadać. Zatem macie te cztery postacie do wyboru i bawicie się nimi i bawicie się nieźle, ale jak mówię, ja najlepiej się bawię łucznikiem. Fantastyczny jest. Skilli do wyboru jest cała masa.
I kiedy ja miałem też kilka postaci do wyboru od poziomu 40 i zabawa z ich udziałem jakoś niespecjalnie przypadła do gustu, bo nagle się okazało, że dostałem do wykorzystania tak dużo umiejętności, że nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Wolałem zatem je porzucić i wrócić sobie od początku i bawić się od zera, co sprawiło mi dużo przyjemności. Ja jakby z reguły, kiedy grywam w gry MMO, to zawsze odpalam streama. O tak, żeby pogadać sobie z ludźmi, posiedzieć, poczytać coś tam. Natomiast zdarzyło mi się w Royal Questa, czego już dawno nie robiłem, grać samemu. Po prostu o tak, dla rozluźnienia. To jest bardzo rozluźniająca gierka, w której się fajnie chodzi i strzela, i przy okazji gra ładna muzyka, jest kolorowo, przyjemnie i tak na luzie. Jakby. Całkiem ciekawa rzecz. Przypuszczam, że maksymalne poziomy doświadczenia dostarczą nam trochę wrażeń PvP, więc może człowiek być bardziej spięty i tym wszystkim, ale też może być bardziej rozrywkowo. Jak to wszystko się odbywa? Jakby zostały tutaj zastosowane takie znane z modele prowadzenia questów w grach free-to-play. To znaczy, niby macie jakąś fabułę, niby są questy, niby ci NPC mają coś wam ważnego do powiedzenia i ratujecie świat, im życie i dziewice i smoki nawet. Znaczy smoka nie ratowałem, ale kto wie, jest duża szansa, że być może kiedyś będę miał okazję. Ale tak naprawdę nie czytacie tych questów. Po prostu macie wykrzykniki, macie znaki zapytania, macie miejsca, w których zadania trzeba wypełnić i chodzicie sobie po świecie. Strzelacie do złych stworów, ratujecie dobre, miejmy nadzieję, dziewice i tak to się odbywa i nie jest to inwazyjne. To znaczy te questy nie przeszkadzają wam na przykład cieszyć się z rozrywki ze znajomymi. Bo zresztą gry MMO mają to do siebie, że warto by w nie grać w towarzystwie znajomych. Ja osobiście zawsze gram ze znajomymi. No, wyjątkiem była ta gra, którą ostatnio bawiłem się sam, ale o tym już wspomniałem. Czy jeszcze coś ważnego chciałbym wam na temat tej produkcji powiedzieć? Popróbujcie, bo kurczę pieczone, warto. Jest to zajmujące i jest zaskakująco dobre. Naprawdę, kiedy miałem ten swój pierwszy kontakt z grą, to ona nie zrobiła na mnie zbyt dobrego wrażenia. Ale potem, z czasem okazało się, że człowiek nawet nie zauważył, kiedy minęło te parę godzin. A to dobrze o grze świadczy. Tak uważam. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa i do zobaczenia w świecie Royal Quest. Ja tam bywam. Hej!